Podczas sesji plenarnej były wymieniane wszystkie obszary działalności w ramach resortu sprawiedliwości. Jak Państwo mówiliście, tych sukcesów było sporo, ale takim najważniejszym jest co? Reforma wymiaru sprawiedliwości? Myślę, że tak. Pod tym hasłem reformy wymiaru sprawiedliwości kryją się bardzo różne ustawy, które przeprowadzaliśmy w ciągu ostatnich prawie 4 lat. No, ja się zajmuję akurat jednym z obszarów, to jest kwestia dotycząca dzieci. I kiedy przyszliśmy, zastaliśmy właściwie wielką pustkę w tym obszarze, czyli państwo, które tak naprawdę plecami odwracało się do obywatela. Mogę to powiedzieć w kwestii chociażby spraw transgranicznych. Nie było ani ustawy, ani wydział nie był rozwinięty w tym zakresie, departament tak naprawdę w resorcie sprawiedliwości, ani nie było prawidłowej ochrony dzieci polskich za granicą, a przecież kilka milionów osób mieszka za granicą Polaków, naszych obywateli. Ale udało nam się zreformować ten obszar, ja to dzisiaj właśnie przedstawiałem i tą reformę w kraju i reformę za granicą. No więc właśnie, bo tutaj jednym z ostatnich sukcesów było to, że w ciągu 3 lat wejdzie w życie ta ustawa, która będzie mówiła o tym, że no, dzieci odbierane rodzicom biologicznym będą musiały zostać umieszczane w rodzinach tożsamych kulturowo. Mocno się staraliście tutaj i no, wielka jest jakby satysfakcja z tego, że udało się to osiągnąć? Wielka satysfakcja, bo na początku tej drogi mówiono, że Polska, która była przecież bardzo atakowana w ostatnich latach za domniemane nieprzestrzeganie przepisów jako kraj niepraworządny w ustach oczywiście niektórych polityków europejskich, co było oczywistą nieprawdą, ale tak naprawdę to właśnie Polska jest krajem praworządnym i pokazała to między innymi, pokazaliśmy to właśnie w tym obszarze, wskazaliśmy konkretny przepis, który jest łamany Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o prawach człowieka, tylko najmłodszych obywateli Unii Europejskiej. Dzięki nam, Węgrom i Łotwie tak naprawdę doszło do zmiany przepisów prawa, które wejdą w życie za 3 lata, gdzie tożsamość, tak jak pan powiedział, kulturowa będzie, językowa, kulturowa, w kwestii tradycji, religii, że to wszystko będzie przestrzegane. To było bardzo trudne, bo 2 lata musieliśmy walczyć o to. No tak, no bo panie redaktorze, przecież przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały inne systemy i Unia Europejska w ogóle nie chciała zainteresować się tym problemem, a my daliśmy taki pomysł i zrealizowaliśmy to. I to jest najważniejsze. Oczywiście wymagało to bardzo trudnych rozmów, także w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w różnych krajach Unii Europejskiej, ale nagle się okazało, że to, co ta inicjatywa, która powstała w resorcie sprawiedliwości, zyskała poparcie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Co to oznacza? Jeżeli jest wprowadzone takie rozwiązanie do rozporządzenia, że jeżeli będzie w przyszłości łamane, no to wiadomo, no, są instrumenty różne, jest między innymi możliwość wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Była tylko konwencja praw dziecka, no ale ona tak naprawdę do końca nie wiązała się z określonymi skutkami, jeżeli ktoś nie przestrzegał, na przykład dzieci polskie umieszczał w jakichś rodzinach zastępczych, gdzie nie wiedziały, co się do tych dzieci mówi, czy w instytucjach jakiejś pieczy zastępczej. Przecież to było całe lato, tak? My to zahamowaliśmy. I na koniec, panie ministrze, ja wiem, że pan o tym mówił już wiele razy i pewnie to może być dla pana nudne, ale proszę naszym słuchaczom i naszym widzom jeszcze raz wytłumaczyć, dlaczego reforma sądownictwa była potrzebna, no i jakie są cele w tym zakresie na najbliższe lata. To pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny mówił, dlatego że jednym z najważniejszych filarów państwa jest wymiar sprawiedliwości i dobrze funkcjonujące, zdrowe państwo nigdy nie będzie wówczas, jeżeli choruje wymiar sprawiedliwości, a chorował, bo jeżeli, proszę pana, 5 dych ktoś brał ze stołu na stacji paliw i wszyscy to widzieliśmy, a osoba potem nie była skazana, tylko była uniewinniona. Pan by był skazany, pan, który kręci teraz kamerą też, ja też. Ale sędziowie uznali, że to było roztargnienie i uniewinnili. Dlatego się to Polakom nie podobało i dlatego reforma wymiaru sprawiedliwości, między innymi w tym obszarze, czyli dyscyplinarnym. Dobrze, to na najbliższe lata co w tym zakresie? W każdym z obszarów będziemy, tak jak pan minister Zbigniew Ziobro powiedział, będziemy dalej reformowali wymiar sprawiedliwości, powodowali, żeby tak naprawdę był to obszar bardzo profesjonalny, żeby sędziowie pozostali po prostu sędziami, a nie zamieniali się w polityków, bo temu przecież przeciwko temu jest przepis nawet w konstytucji, tą konstytucją, którą tak często wymachują, a jest przepis, który mówi, że sędziemu nie wolno prowadzić działalności publicznej, która jest w niezgodzie, w sprzeczności z niezależnością sądów, niezawisłością sędziowską. To jest bardzo ważne. Sędzia to nie polityk.